Cześć, nazywam się Włodek, witam na moim kanale o elektromobilności. Dzisiaj odpowiadam na pytania subskrybentów, tak? Takie pytania otrzymałem. Cześć, bardzo potrzebuję pilnej pomocy wyboru Model 3. Mam dwie opcje, 323 rok z minimalnym przebiegiem 10 000 km, ale tylnonapędowy standard range, albo 21 rocznik z przebiegiem 50 000 km, ale long range. To co lepiej wybrać? Zakładam, że pewnie te samochody są w takiej samej cenie. Dzisiaj nie będę opowiadać tutaj o samochodach ze Stanów, bo generalnie, jeżeli nie macie własnego warsztatu, żeby naprawiać samochód, który był po stłuczce, nie chcecie bawić się z samochodem, który nie ma gwarancji w Polsce, to nie wchodźcie w to, tak? Kupujcie samochód z europejskiej dystrybucji albo z polskiej. Po kolei. Pierwsze, 23 rok, tak zwana SR-ka, która już nie nazywa się SR-ka, po prostu nazywa się Model 3 Rear Wheel Drive, tylnonapędowe. To jest dość świeży samochód, przed tak naprawdę ostatnim faceliftem. Ma w środku dużo nowości, czyli na przykład komputer rozrywki multimedia, ten duży ekran, jest oparty na komputerze AMD Ryzen. Jest szybszy, zwinny, nie ma lagów w ogóle, nawet tam takich najmniejszych. Wszystkie najnowsze update'y ten komputer otrzymuje, więc to już jest duża zaleta, tak? Minusy. Minusy tej trójki 23 roku. No jak minusy? Dla niektórych, którzy po prostu nie sprawdzili, jak to działa. Ten samochód już nie ma ani radaru, ani czujników parkowania, tak? Że ludzie mówią, nie, ale wciąż ma wajchę na kierownicy, więc można ciągle włączać kierunkowskazy zwykłym sposobem. Więc brak tych czujników parkowania Tesla zastąpiła kamerkami i mapowaniem terenu na podstawie kamerek i sztucznej inteligencji. Nazywa się to Tesla Vision i w trakcie parkowania pokazuje normalnie mapowanie terenu w garaży itd. I to już dość dobrze działa. Jeżeli się mylę, proszę napiszcie mi w komentarzach. Dobra, radar został zastąpiony już chyba parę lat temu i powiem wam szczerze, że działa to nawet lepiej niż z radarem. Jedyny warunek, kiedy ja bym chciał, żeby system się przełączył na radar, który nadal mój samochód posiada, to warunek na przykład, kiedy mamy w nocy deszcz, mgłę, wtedy chciałbym na przykład wykorzystać radar. Ale za to zimą, kiedy my mamy na autostradzie na przykład śnieżycę i radar po prostu wypada i nie działa nam, bo jest zalepiony, to w takich warunkach system na kamerkach działa o wiele lepiej, bo autopilot się nie wyłącza, tak? I możemy zimą spokojnie jeździć w trasę. Natomiast co mam tylnonapędowe Model 3, podstawowa wersja 23 roku, ma bezpieczną baterię LFP firmy Cattle 60. Ta bateria jest niepalna, czyli no, ta Tesla jak może się zapali, to przez zwarcie jakieś poza baterią. Sama bateria bardzo niechętnie przyjmuje udział właśnie w pożarze i nie ma tutaj problemu takiego jak w samochodach z bateriami typu NMC czy NCA, czyli niklowo-kobaltowe i tak dalej. Degradacja w baterii LFP 60 Cattle jest prawie niezauważalna. Szacunkowo ku 100 tysięcy przebiegu, ladując ten samochód do 100%, ładując ten samochód na szybkich stacjach ładowania, możecie osiągnąć 5-6, czyli ten samochód może osiągnąć 5-6% degradacji baterii. I to jest bardzo dobry wynik. No i też ja uważam, że dla użytkownika to jest duża zaleta. Możliwość wykorzystywać cały zasięg samochodu, codziennie ładując do 100%, a nie ładować tylko do 80%, bo tak się zaleca, bo dłużej będzie bateria żyła. Co jest w nowszej Tesli? Podgrzewanie przednich i tylnych siedzeń w Model 3 Standard Range 23 roku, bo już nie nazywa się Standard Range. Podgrzewana kierownica. I dysze wycieracze. Czego nie będzie miał ten samochód? A może będzie miał? Napiszcie mi w komentarzach, jeżeli się mylę. Nie będzie miał chyba przeciwmgielnych świateł, tak? Z przodu. No i dla mnie największa różnica, której na przykład ja odczuję, tak? Ja odczuwam te rzeczy. To będzie brak premium muzyki,
czyli tak naprawdę brakuje subwoofera i brakuje dwóch wzmacniaczy dla przestrzennego dźwięku. Nie wszystkie głośniczki też działają. Także to jest taka różnica między standard range i long range. W sensie możecie liczyć, że model 3 z 23 roku, ten standard range, ten podstawowy, ma reflektory matryksowe wycinające, tak? I to jest też to jest fajna zaleta, tak? Tego samochodu, że w bazie posiada takie reflektory, nie trzeba sprawdzać tam konfiguracji, czy ktoś zapłacił, czy nie zapłacił za te reflektory. Można spokojnie brać. Teraz, co ma long range 21 roku? Ja zakładam, że rocznik 21 to nie oznacza, że samochód był wyprodukowany w 21 roku. Może to, jak w moim wypadku, być samochód wyprodukowany w fabryce ze Stanów w listopadzie 20 roku. Jest się, ale już nazywa się rocznik 21. Okay? Co tam może być? Po pierwsze, w takim long range'u może być, albo na pewno będzie, mniejsza bateria, która maksymalnie posiada 74,5 kWh, kiedy była nowa, czyli nie teraz, kiedy kupujemy taki samochód z przebiegiem 50, bo będzie miał degradację. Możecie mieć dwie opcje tej baterii. To może być bateria Panasonic starszej edycji, przed faceliftowa. To może być bateria Panasonic poliftowa, ale obcięta. A może będzie fajnie i dostaniecie 82 kWh baterię Panasonic. I może to być bateria LG, nawet zmontowana w Stanach, w fabryce z Fremontu, 74,5 kWh, czyli taka jak u mnie. Co to oznacza? Że oznacza to, że jeżeli to jest bateria Panasonic, to ona z zasady szybciej degraduje. Przy czym te starsze baterie Panasonic, przedliftowe, które też ten samochód dostawał, degradują nieco mniej i z doniesień, które widzę od użytkowników, nieco rzadziej takie baterie wpadają w blend imbalansu i potrzebują wymiany, tak? Wymiana, przypominam, tutaj baterii gwarancyjna 8 lat i w long range'u 192 tysiące km od pierwszej rejestracji samochodu. Także spokojnie można kupować w 2024-2025 roku samochód wyprodukowany, zarejestrowany w końcu 2020-2021, ponieważ wciąż ma baterię, najdroższą część oraz silniki na gwarancji. W standard range, w LFP60, gwarancja na baterię jest krótsza. Bateria degraduje mniej, ale tradycyjnie gwarancja obejmuje tylko 160 tysięcy km lub 8 lat, co nastąpi szybciej. Tak? Co jeszcze będzie? Jeżeli to będzie początek tego restylingu, czy faceliftu 21 roku, to ten samochód, jak u mnie, może nie mieć podgrzewanej kierownicy i dostać tą podgrzewaną kierownicę trzeba wymieniać jeszcze jakiś kontroler, nie tylko samą kierownicę, więc ja nie zdecydowałem na taki upgrade. Może bocki drzwi mieć starsze, bez wstawek takich pod drewno, ale akurat bocki drzwi to mi nie robią różnicy. Najgłówniejsze, co ten samochód również będzie miał, jak i samochód 23 roku, to pompa ciepła. Ale będzie miał ten samochód starszy komputer pokładowy, będzie to Intel Atom, trochę wolniejszy. Czasami, kiedy ruszamy mapą w nawigacji, to zauważamy, że się trochę zacina, jest trochę wolniejszej. Na dodatek Tesla już przestaje dawać w update'ach, które tutaj mamy przez powietrze, przez Wi-Fi się instalują, nie przechodzą najnowsze jakieś bariery do Tesli na procesorze Intel. Autopilot, komputer autopilota tutaj będzie w wersji 3.0, w 23 roku w Tesli Model 3 może tu już być trochę nowszy komputer autopilota, tak zwana wersja 3.5, bo wtedy te samochody dostały też lepszej jakości kamerki, dzięki którym jest możliwe właśnie użytkowanie tego Tesla Vision. Jaka może być degradacja? W samochodzie na baterii Panasonic degradacja na 50 tysięcy km może stanowić 6-10% utraty pojemności. W baterii typu LG, przy czym nie zobaczycie tego, jaka jest bateria w samochodzie, trzeba patrzeć certyfikat europejskiej homologacji, więc tam można sobie odczytać, jaka jest bateria. Więc LG będzie miała mniejszą degradację niż Panasonic, ale większą niż LFP. Jeszcze dodatkowo, LG będzie miała trochę wolniejsze ładowanie.
tak? Czyli to jest cena za mniejszą degradację. Maksymalnie w swoim samochodzie widziałem 233 kW na superchargerach wersji trzeciej. W Panasonicu użytkownicy raportują 255 kW w piku maksymalnej mocy na superchargerach wersji trzeciej. Natomiast już różnica nie na superchargerach, powiedzmy na stacjach Ionity lub innych ultraszybkich ładowarkach, które dają, powiedzmy, deklarują 300 kW, 350, 400 kW, to na takich stacjach standard range, LFP60 nadal będzie maksymalnie brał, powiedzmy, 170 kW, a taki long range maksymalnie przy rozgrzanej baterii i idealnych warunkach będzie brał 189 kW. I już ta różnica 19 kW to już nie jest ta różnica, która naprawdę wpływa. Co naprawdę wpływa, to jest krzywa ładowania. I krzywa ładowania w baterii CATL LFP60 zarządzanej przez BMS Tesli jest lepsza. Jest lepsza niż w baterii Panasonic, niż w baterii LG w Tesla. Więc taka bateria standard range będzie naładowana do pełna 40 minut maksymalnie od prawie zera w LFP60. Natomiast w long range'u już ponad 50 minut trzeba będzie poczekać. I na samym końcu ładowania zwykle nie bierze ta bateria long range'a dużo, a LFP potrafi, to tylko podpinamy, to potrafi wziąć dość poważną moc, co też jest na plus. Owszem, long range 2021 roku różni się tym, że to jest samochód dwusilnikowy, więc mamy napęd na wszystkie cztery kola, więc dla kogo jest istotne, że gdzieś tam dojazd zimą, pod górkę, w warunkach z taką słabą drogą, którą się nie odśnieża, to oczywiście long range z napędem na wszystkie kola będzie lepszy. Jeżeli dla Was jest istotna ta dynamika, że do setki możecie sobie przyspieszyć w jakieś 4,5 sekundy w porównaniu do, powiedzmy, 6 sekund w standard range, jak dla Was te 1,5 sekundy robią różnicę, to też może być dla Was long range. Jeżeli prędkość maksymalna dla Was jest istotniejsza, to też long range ma odrobinę większą prędkość maksymalną, 233 przeciwko 225 km na godzinę. Natomiast gdzie tą prędkość osiągać, to ja nie wiem, czy to jest taka różnica, nie. Czyli tak naprawdę jedyna różnica istotna to jest muzyka, która w long range'u będzie zdecydowanie lepsza. No i będą, na pewno będą przeciwmgielne reflektory z przodu, ale może już zabraknąć reflektorów matrycowych, tak? Wycinających. Ponieważ nie od razu to się pojawiło. Jeżeli to jest samochód, powiedzmy, z października 2020 roku, z Fremont, bo wtedy tylko takie były produkowane na Europę, no to prawdopodobnie ma reflektory stare, LEDowe, full LED, ale bez soczewek, bez matrixu, nie wycinające. Jakie jeszcze są różnice? Jeżeli wybierzecie samochód Model 3 Standard Range LFP60 2023 roku, dostajecie go z fabryki w Chinach. To jest nowsza fabryka i fama jest taka, że jakość zbierania tych samochodów w fabryce w Chinach jest sporo lepsza. Dopasowanie elementów nadwozia jest sporo lepsze. Jest już na poziomie producentów europejskich, niemieckich. Natomiast ja mam samochód amerykański z fabryki w Fremoncie w Kalifornii i to jest taka klasyczna Tesla, w której nie pasują elementy nadwozia. Może nie są takie szpary aż duże, ale widać, że coś nie pasuje. Gdzieś tam, delikatnie. I jeżeli estetyka tego dla Was jest istotna, to też bierzcie lepiej świeższy samochód, który pochodzi już z Chin. Samochody z Chin mają kod LRW, tak? A mój samochód 5YJ, czyli Fremont. No to takie różnice. Czy coś pominęłem? Dajcie proszę znać w komentarzach. Bardzo dziękuję, że oglądaliście. Subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia.